Zapraszam Cię na praktykę na jesień. Na praktykę na jesienną złotę, na krótkie dni, na spadek nastroju, na ten czas, który trudno jest nam przeżyć, na ten listopad, który dla wielu z Was jest trudnym miesiącem. Mam nadzieję, że regularna praktyka tych ćwiczeń, które Wam dzisiaj zaproponuję, pomoże Ci przetrwać ten czas w dobrym nastroju i zdrowiu. Zapraszam. Stań w lekkim rozkroku, na całych stopach. Poczuj fakturę rzeczy, na której stoisz. Poczuj ciężar swojego ciała na swoich stopach. Weź głęboki wdech i wydech. Weź głęboki wdech przez nos, szeroko prowadząc ręce do góry. I oczyszczający wydech przez usta, opuszczając ręce z powrotem. Wdech. Wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ustaw się w pozycji wyjściowej świata górnego. Stopy na szerokość kolców biodrowych. Zewnętrzne krawędzie równolegle do siebie. Duże palce lekko do środka. Odrobinę ugięte kolana, luz miednicy, nadgarstki wędrują na nadnercza. Można to osiągnąć poprzez podłożenie jednej dłoni pod łopatkę, dołożenie nadgarstka drugiej. Jak się kończą żebra, to jest to miejsce. I zacznij na początek kręcić kółeczka nadgarstkami w miejscu, gdzie mieszczą się nadnercza. Rozgrzej to miejsce odrobinę, rozmasuj kółeczka w jedną stronę i w drugą. Zatrzymaj ręce, dłonie opuść luźno. I zacznij przenosić łokcie do przodu i do tyłu. Poczuj, jak się mają dzisiaj Twoje barki. Cały czas głęboki oddech. I przechodząc już do prawidłowej pozycji wyjściowej świata górnego, przenieś łokcie maksymalnie do przodu, tak żebyś poczuła napięcie w okolicy barku i dołu pachowego. Poczuj, jak wyciąga się Twoja klatka piersiowa, jak wyciąga się tył szyi. Czubek głowy skieruj do nieba, brodę lekko podnieś do góry i weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji wyjściowej świata górnego. Pierwsze ćwiczenie, które przygotowałam dla Was, to ćwiczenie świat górny, krąg czwarty. Afirmacja do tej praktyki. Mój dom jest pełen ciepła i miłości. Wszyscy czują się w nim dobrze i bezpiecznie. Mowa tutaj o domu, który tworzymy, ale też o domu z naszego ciała, który jest mieszkaniem dla naszej duszy. Stań na jednej nodze. Połącz ze sobą kolana. Stopę zadrzyj. Zrób lekki skłon do przodu, tak, żebyś mogła swobodnie popatrzeć przed siebie. Pociągnij brodę przed siebie. Poczuj, jak opadają Twoje łokcie do ziemi. I w tej pozycji zadrzyj biodra do góry. Podciągnij kość ogonową do góry. Ona ciągnie piętę. Tu jest wdech. Wydech opadasz na całą stopę. Podkul odrobinę kość ogonową, tak żeby zaokrąglić lędźwia. Podnieś się do góry, odstaw nogę, przenieś biodra maksymalnie do przodu i weź głęboki wdech i wydech. Pamiętaj, że kolana cały czas są lekko ugięte, jak stoisz na jednej nodze również. Druga noga to samo. Kolana razem, stopa zadarta. Skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzysz przed siebie. Biodra do góry, kość ogonowa do góry, ciągnie piętę, wdech.
Wydech, cała stopa pod kulkość ogonową, zaokrąglij lędźwia. Podnieś się do góry, odstaw nogę, przenieś biodra maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. I pierwsza strona. Noga. Skłon. Biodra do góry, wspięcie na palce. Wydech, cała stopa, zaokrąglenie lędźwi. Podnieś się do góry, odstaw nogę, biodra do przodu, wdech i wydech. Noga, druga, skłon, biodra i powrót. Oddech w pozycji wyjściowej. I jeszcze po razie. Noga, skłon, biodra i powrót. Oddech. I noga, skłon, biodra do góry, powrót, zaokrągli lędźwia. Biodra do przodu w pozycji wyjściowej, wdech i wydech. I będziemy przechodzić do świata średniego, czyli do klęku. Klęknij tak, żebyś miała kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Nadgarstki zostają na nadnerczach, łokcie cały czas maksymalnie do przodu. Broda lekko do góry. Popatrz w dal. I weź głęboki wdech i wydech. Osadź się w pozycji wyjściowej świata średniego. Ćwiczenie. Świat średni, krąg czwarty. I afirmacja do tej praktyki: wypełnia mnie wewnętrzna radość. Po skosie, pod kątem 45 stopni, wystaw nogę i ustaw stopę na palcach. Z wdechem robimy kopniak. Z wydechem wracamy do klęku. Wdech i wydech. Druga noga to samo. Pod kątem 45 stopni, stopa na palcach. Wdech, kopniak. Wydech, powrót. I oddech w pozycji wyjściowej. I pierwsza strona. I kopniak. I powrót. I oddech. Druga strona. I kopniak. I powrót. I oddech. I noga. I kopniak, i powrót, i oddech. I noga, i kopniak, i powrót, i oddech. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Więc ściągnij łopatki, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek. Szyję, twarz. Przenieś ręce do pączka kwiatowego nad głową. Cofnij łokcie, tak żebyś poczuła prostowanie w odcinku piersiowym kręgosłupa, a brodę pozostaw u góry. Teraz schodzą ręce za szyją, za głową, poprzez przemasowanie ramion przechodzą do przodu. Stykają się grzbiety nadgarstków ze sobą i będziemy przechodzić do pozycji świata dolnego. I na początek pokiwaj się przez moment. Poczuj, jak Ci jest. Jaka ta pozycja dla Ciebie jest. Max do tyłu, max do przodu. Wyczuj, jak Twoje ciało się czuje w tej pozycji na kolanach i łokciach. I zatrzymaj się w pozycji neutralnej i pobujaj odrobinę biodrami. I znowu poczuj, jakie to dla Ciebie jest.
I zatrzymaj w pozycji neutralnej, podnieś lędźwia do góry i lędźwia opuść na dół. Podnieś do góry, zaciskając dno miednicy, podkulając kość ogonową i lędźwia opuść do dołu, otwierając dno miednicy, rozluźniając brzuch. I pozostań z lędźwiami na dole. Z rozluźnionym brzuchem, rozluźnionym kroczem przenieś środek ciężkości do przodu, na łokcie, na barki. Skieruj ramię nad łokieć, głowa przed siebie, popatrz przed siebie. Nie opieraj brody na dłoniach. Weź głęboki wdech i wydech. Osadź się w pozycji wyjściowej świata dolnego. I ćwiczenie, świat dolny, krąg drugi. Afirmujemy. Pozwalam odejść wszystkiemu, co mi nie służy. I otwieram się na nowe. I teraz, to jest tak zwana pozycja sikającego pieska. Może potrzebujesz do niej sobie przysunąć troszeczkę kolana do siebie, to zrób to. Będziemy odwodzić nogę w biodrze. Stopa zadarta i mniej więcej na wysokości kolana. Możesz spojrzeć i sprawdzić, jak to się u Ciebie ma. I powrót, i pozycja wyjściowa, wdech i wydech. I druga noga, to samo. Stopa zadarta na wysokości kolana. I powrót, wdech i wydech. I pierwsza strona. I powrót. I wyciągnij się pięknie. I druga strona. I powrót. I oddech w pozycji wyjściowej. I pierwsza strona. Powrót. I druga strona. I powrót. Wdech i wydech. I teraz połącz ze sobą kolana. Usiądź na piętach. Podkul kość ogonową pod siebie. Zaokrąglij plecy, schodząc do pozycji dziecka. Czoło do ziemi, ramiona wzdłuż ciała. Rozluźnij lędźwie i barki. I zacznij oddychać. Trzy głębokie wdechy i wydechy. Ze skierowaniem uwagi w lędźwia. Zaokrąglając lędźwie i całe plecy, zacznij krąg po kręgu podnosić się do góry. Głowa podnosi się na samym końcu i głęboki wdech i wydech. I wróć do pozycji wyjściowej świata górnego. Znów leciutki rozkrok, znów zewnętrzne krawędzie stóp równolegle do siebie, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry, czubek głowy do nieba. Popatrz w dal i weź głęboki wdech i wydech. Świat górny, krąg szósty przed nami. Jestem otwarta na zmiany w moim życiu. Nadaję im pozytywny kierunek. Znów będziemy stawać na jednej nodze. Kolana łączymy razem, stopa zadarta, flex. Znów robimy lekki skłon do przodu, tak żebyś mogła swobodnie popatrzeć przed siebie i żebyś poczuła, że łokcie opadają do ziemi. Teraz ściągnij łopatki, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz. I przenieś ręce do pączka w taki sposób, żebyś mogła popatrzeć pod rękami przed siebie. I w tej pozycji biodra do góry, kość ogonowa do góry, ciągnie pięty wdech. Wydech, cała stopa, podkul kość ogonową pod siebie, zaokrąglij lędźwia. Wróć rękami poprzez automasaż po twarzy, po szyi, po mostku, pod piersiami, pod pachami. Na plecy.
Podnieś się do góry, odstaw nogę, przenieś biodra maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. Druga noga, kolana razem, stopa zadarta. Skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzysz przed siebie. Wadrzyj łokcie, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz. I ułóż ręce w pączek, tak żebyś pod rękami mogła popatrzeć przed siebie. W tej pozycji biodra do góry, wspięcie na palce, wdech. Wydech, cała stopa, zaokrąglij lędźwia, podkulając kość ogonową pod siebie. Wracają ręce poprzez automasaż. Podnieś się do góry, odstaw nogę, przenieś biodra do przodu, wdech i wydech. Pierwsza noga. I skłon. I ręce. I biodra. I powrót rąk. Góra. Odstawienie. Biodra do przodu. Oddech. Noga. Skłon, ręce, biodra, powrót, rąk, podniesienie, odstawienie, biodra do przodu, oddech. I jeszcze po razie, noga, skłon, ręce. Biodra, powrót, góra, odstawienie biodra do przodu, oddech i ostatni raz, noga, skłon, ręce, biodra. I powrót. Biodra do przodu i oddech. I przechodzimy do świata średniego. Czyli do klęku. Pięknie ustaw się w pozycji wyjściowej. Kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Łokcie do przodu, broda do góry, popatrz w dal. Weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w świecie średnim. Świat średni, krąg siódmy przed nami. Przez moje ciało przepływa życiodajna energia, która prowadzi mnie do wzrostu świadomości. Znów pod kątem 45 stopni będziemy wystawiać nogę. Tym razem cała stopa na ziemi, palce do środka, i mniej więcej kąt prosty między udem a podłudziem. I teraz od biodra skręcamy się w stronę wystawionej nogi, przy czym głowa w ogóle się nie skręca. Broda pozostaje nad mostkiem tak samo jak była. A kolano ciągniemy w przeciwnym kierunku. Daje to takie uczucie, jakbyśmy wykręcały pranie w okolicach naszej miednicy. I powrót, odstawienie nogi, wdech i wydech. Druga noga to samo. Pod kątem 45 stopni. Cała stopa na ziemi, palce do środka, wyrównaj biodra i skręt od biodra. Kolano ciągnie w przeciwnym kierunku, łokcie do przodu, broda do góry, wdech i wydech. Odkręcenie, powrót nogi, wdech i wydech. Pierwsza noga. I skręt. I powrót.
i powrót. Noga. Skręt. I powrót. I ostatni raz. Noga. I skręt. I powrót. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Ściągnij łopatki, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz. Idą ręce do pączka, schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy na dół do opadu. I pięknie przenieś się od razu do pozycji wyjściowej świata dolnego z wychyleniem do przodu, z siodełkiem w lędźwiach, z luźnym brzuchem, z rozluźnionym dnem miednicy, z obciążonymi barkami, łokciami, całą obręczą barkową. Głowa przed siebie, wdech i wydech. Świat dolny, krąg trzeci. Uwalniam się od oceniania samej siebie oraz innych wokół mnie. I teraz będziemy przyciągać kolano do klatki piersiowej i robić wykop nogą do boku, tak, żeby cała stopa była na ziemi, a kolano proste. Pozostajesz w wychyleniu do przodu. Wdech i wydech. I powrót. I oddech. I druga noga to samo. Przyciągamy do klatki piersiowej kolano i wykopujemy nogę do boku. Oddech. Powrót, oddech. I pierwsza noga. I powrót. I druga noga. I powrót. I jeszcze po razie. Noga. Powrót. I noga. I powrót. I przejdziemy do pozycji dziecka. Usiądź na piętach, pod kulkość ogonową, pod siebie. Zejdź czołem do ziemi, zaokrąglając plecy. Ręce zostaw wzdłuż ciała i weź trzy głębokie oddechy, kierując uwagę i oddech w lędźwie. Powolutku zaokrąglij plecy i krąg po kręgu zacznij podnosić się do góry. Głowa na końcu, wdech i wydech. I przejdziemy do ostatniego ćwiczenia, do ćwiczenia głównego z dzisiejszego zestawu na jesienną słotę i jesienną handrę. Pozycja ze świata górnego. Świat górny, krąg pierwszy. Więc stopy znów równolegle do siebie, luz w kolanach, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry. Popatrz w dal, weź głęboki wdech i wydech. Świat górny, krąg pierwszy. Jestem przepełniona pozytywną energią i optymizmem. Moje drogie, w tej pozycji wyjściowej na dwóch nogach będziemy poruszać miednicą do przodu i do tyłu ze wspięciem na palce. Wdech. Biodra do tyłu, kość ogonowa do góry. Wypnij pośladki, pociągnij pięty.
Z wydechem opadamy na całe stopy i przenosimy biodra maksymalnie do przodu, wypychając kość łonową do przodu. I znowu wdech, biodra do tyłu, wspięcie na palce. Wydech, biodra do przodu i całe stopy. Pamiętaj, że łokcie do przodu, broda do góry i pozostań z oddechem i tym minimalnym ruchem. Poczuj się, jakbyś była na fali, jakbyś była na morzu. Oddychaj i czuj. Jestem przepełniona pozytywną energią i optymizmem. I niech tak zostanie. I ostatni raz. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Rozluźnij ręce. I trzy głębokie oddechy na koniec. Wdech przez nos. Wydech przez usta. Wdech. Wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. I dziękuję Ci bardzo za tą praktykę. Niech Ci pomaga w tym jesiennym czasie, w czasie tego ponurego listopada i grudnia. Niech to będzie mimo wszystko piękny dla Ciebie czas blisko siebie. Buziaki.